Powstanie Centrum Edukacji Prawnej i Młodzieży przy Szkole Pomologii Pruszków jest pierwszym takim wydarzeniem na Opolszczyźnie. To jest, myślę, że moment przełomowy, dlatego że od tej pory jest takie miejsce, w którym wszystkie tak naprawdę instytucje, które na co dzień zajmują się w jakimkolwiek sposób wychowywaniem ludzi, ale też stosowaniem prawa, ale też egzekwowaniem prawa, ale też pomaganiem ludziom w sytuacjach konfliktowych, czyli zarówno Okręgowa Izba Radców Prawnych, Prokuratura Okręgowa, Uczelnie Wyższe, Policja, Straż Miejska, wszystkie te instytucje, ale również stowarzyszenia mediacyjne czy Instytut Komunikacji, który ja reprezentuję, wszystkie te instytucje postanowiły wspólnie edukować młodzież. Czyli z chwilą zawiązania tego centrum będą prowadzone cykliczne zajęcia, spotkania, warsztaty, które mają na celu pomoc dzieciom w świadomym rozwiązywaniu konfliktów, w tym, żeby wiedzieć, jak się komunikować, żeby umieć słuchać, żeby umieć otworzyć się na perspektywę drugiej strony, poznać jej uczucia, jej emocje i znaleźć wspólnie dobre rozwiązanie. Swoje własne rozwiązanie, bo na tym polega mediacja rówieśnicza, że siadają dzieci w obecności innego dziecka, cieszącego się autorytetem, czyli mediatora rówieśniczego, i on prowadzi między nimi rozmowę w taki sposób, żeby znaleźli rozwiązanie i się porozumieli. Genialna inicjatywa.